kilku miejscach udało się zaobserwować pojedyncze drobiny metalicznego ścieru. Trudno powiedzieć, czy to ilość typowa dla tego etapu docierania, czy coś, co powinno niepokoić. Ale samo to, że da się je dostrzec, to już informacja, która zostaje w naszej dokumentacji. Witajcie w 300. odcinku na kanale R2D. Zanim przejdziemy do dzisiejszego bohatera, muszę na moment się zatrzymać i podziękować wszystkim, którzy biorą udział w tych eksperymentach. Przez te 300 odcinków baza danych systematycznie się rozbudowywała. Przybywało nie tylko próbek i analiz, ale też świetnych historii. To, co kiedyś było pojedynczym testem, dziś pozwala łączyć dane, porównywać zależności i tworzyć znacznie szerszy kontekst. Dzięki temu każdy kolejny odcinek to nie tylko analiza danej próbki, ale także okazja do spojrzenia na olej i silnik z szerszej perspektywy. I właśnie w takim szerszym kontekście przyjrzymy się dzisiaj nowemu przypadkowi, Skodzie Kodiak z silnikiem 2.0 TSI o mocy 204 koni mechanicznych i przebiegiem 3200 km. To pierwsza wymiana oleju w tym samochodzie, jeszcze na fabrycznym oleju, najprawdopodobniej jest to Volkswagen 0W20 Long Life, choć jak to często bywa, bez oficjalnego potwierdzenia. Celem tego odcinka jest sprawdzenie, czy po tych kilku tysiącach kilometrów olej wykazuje jakieś oznaki degradacji i jak wypada na tle innych samochodów z podobnym przebiegiem. Jako punkt odniesienia posłuży nam m.in. Volkswagen Touran z odcinka numer 96 z przebiegiem 2700 km, a w drugiej kolejności także Volkswagen Tiguan z odcinka 135, choć tam była to już druga wymiana oleju i przebieg samochodu był już nieco większy. W dzisiejszym odcinku nie ograniczamy się tylko do badania lepkości czy spektroskopii. Skorzystamy również z nowej technologii, która zagościła w laboratorium R2D, Test Idea. Dodatkowo zaglądamy też do wnętrza filtra oleju. Został on rozcięty i dokładnie przeanalizowany. Zobaczcie sami, jak to wyglądało. W kilku miejscach udało się zaobserwować pojedyncze drobiny metalicznego ścieru. Trudno powiedzieć, czy to ilość typowa dla tego etapu docierania, czy coś, co powinno niepokoić. Ale samo to, że da się je dostrzec, to już informacja, która zostaje w naszej dokumentacji. Przechodzimy teraz do tej części odcinka, w której prezentuję podstawowe informacje o samochodzie, użytkowniku, zastosowanym oleju oraz sposobie jego eksploatacji. Na ekranie macie pełną tabelę, widać tam szczegóły dotyczące samego auta, czyli jego markę, model, parametry silnika, rodzaj wtrysku, czy obecność filtra cząstek stałych i ogólny przebieg. W drugiej kolejności widzimy podstawowe informacje o właścicielu i jego podejściu do serwisowania, gdzie mieszka, jak często stara się wymieniać olej i czy przy tym bierze pod uwagę nie tylko przebieg, ale też czas, czyli liczbę miesięcy. W kolejnej części tabeli znajdziecie dane dotyczące samego oleju. Zapisane są tam klasy lepkości i jakości, ewentualne aprobaty producentów samochodów, no i to, czy do tego oleju był dolewany jakiś dodatkowy preparat. Następnie mamy blok poświęcony typowej eksploatacji w trakcie tego interwału. Widzimy tam m.in. ile procent jazdy przypadało na miasto, jakie odcinki dominowały, czy to były raczej krótkie, kilkukilometrowe dojazdy, czy dłuższe trasy, oraz ile w sumie przejechał ten olej, ile miesięcy spędził w silniku i czy przed wymianą była robiona jakaś płukanka. No i na końcu dla porządku pokazuję też fragment książki serwisowej albo instrukcji, żeby zobaczyć, jakie są ogólne wytyczne producenta dotyczące oleju silnikowego w tym samochodzie. To nam pozwala sprawdzić, czy zastosowany olej był zgodny z tym, co przewidziano fabrycznie, czy może właściciel świadomie wybrał trochę inną specyfikację ze względu na swoje potrzeby. To tyle w tym naszym stałym technicznym segmencie. Dzięki temu mamy już pełny kontekst, wiemy, jaki olej został użyty, w jakich warunkach pracował i co zaleca producent. Dzięki temu łatwiej będzie później zinterpretować wyniki badań, które za chwilę Wam pokażę. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Próbki oleju świeżego nie mamy, będziemy bazowali na tym, co znajduje się w bazie z poprzednich odcinków. Przechodzimy od razu do pomiaru próbki oleju przepracowanego. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania.
Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 35,5 mm2 przez sekundę w 40 stopniach oraz 7,6 w 100 stopniach. Wskaźnik lepkości wynosi 190. Przy wyliczaniu zmian procentowych ważna sprawa, co przyjmujemy za wynik referencyjny. Mamy dwie opcje, albo to, co deklaruje producent, albo to, co wychodziło w poprzednich badaniach, gdy taki olej pojawił się w testach. W jednej opcji zmiany są na poziomie 3% w wyższej temperaturze oraz 8% w niższej temperaturze, w drugiej opcji odpowiednio minus 6% w wyższej temperaturze i minus 10% w niższej temperaturze. A to oznacza, że porównując te wyniki do innych odcinków z tym samym olejem oraz pierwszą wymianą oleju, to tutaj wygląda to najsłabiej. Otrzymujemy zatem sygnał, że eksploatacja zdominowana przez miasto ponownie przekłada się na odpowiednio gorsze wyniki. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Użyjemy testu IDEA od MCU. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja, rejestracja oraz odczyt plamy. Przeglądamy raport. Jakie wnioski? Sadza nota 4 z 9, czyli początek środkowego przydziału. Ogólna kondycja oleju, woda oraz paliwo na zielono, ale jest to nota 3, czyli skrajna z tego pierwszego przydziału. W rekomendacjach znajdujemy następujący zapis. Pozostałości po spalaniu, sadza ścierosad zbyt wysokie, stan oleju dobry. Przechodzimy do podczerwieni. Rejestrujemy widma. Przyglądamy się otrzymanym wynikom, porównujemy widmo oleju świeżego z widmem dla oleju przepracowanego. Następnie generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. W podczerwieni następujące wnioski. Bardzo zbliżone wyniki do Tiguana z odcinka numer 135, przy czym tamto była druga wymiana oleju. Zauważalnie gorsze wyniki od Turana z odcinka numer 96. Widać większą degradację dodatków, więcej zanieczyszczeń, nitrooksydacja również nieco wyższa, więcej również sygnałów o zanieczyszczeniu paliwem. Podsumowując, agregując wszystkie zmiany w jeden wskaźnik jakości, otrzymujemy wartość 87%, wyraźnie niższe od odcinków referencyjnych. Oczywiście trzeba zaznaczyć, że jest dość spory margines błędu, bo nie mamy pewności, jaki dokładnie pracował olej w tym silniku oraz jakie miał dokładnie parametry. Niemniej jednak test bibułowy, który nie potrzebuje referencji, potwierdził znaczną część wniosków z podczerwieni. Tytułem zakomunikowania, co będzie w kolejnym etapie badań dla tego samochodu, zanim zalano olej docelowy, czyli Coma Eco 0W20, silnik został wypłukany i przez chwilę, przez około 20 km, pracował właśnie na tym przejściowym oleju Coma. Z tej bardzo krótkiej eksploatacji również została pobrana próbka, której wyniki pokażę w kolejnym odcinku dla tego samochodu. Dodatkowo w kolejnym odcinku będzie pełna analiza oleju firmy Coma. Trochę musimy poczekać, bo na razie udało się przejechać 3000 km, a planowana wymiana jest po około 10 tysiącach km. W tym miejscu bardzo dziękuję firmie Coma za dostarczenie tego oleju do testu w takiej ilości, że można było wykonać dodatkowe płukanie po poprzednim oleju. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! We'll be right back.